Ty, ale co jak co, maska sierżanta Parota jest naprawdę kurwa potężna. Tak samo jak kapitana Jacketa w Paydayu. No to one dodają. Sam widziałeś party to zrobione z tych ziomeczków, nie? W ogóle zapomniałem, ale witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony. Sierżant. Nie, ja nie byłem sierżantem, ja byłem kapitanem Jacketem. Byłeś Golden Pirate Obama. Golden Pirate Obama jest Golden Tooth. Jestem Golden Pirate Obama Golden Tooth i jest ze mną sierżant John Parrott. What the fuck, man. Dobra. Więc tak, szmaty muszą iść w tej kolejności, że na początku uderzają i tak tutaj, nie? Jakąś sarną, ja nie wiem. W ogóle dostaliśmy tu jakieś smocze monety? Nie, cały czas ich nie mamy. Szkoda. Okej. Mi się wydaje, że lepiej robić kombajn, skoro i się fokusować na jednej Tak, wieży, oczywiście, bo że będzie. kombajn jest lepszy, bo wtedy masz mocniejszą wersję tego. Jak te splity na start zrobię kombajn, bo widzę, że mam dużo No, splitów. splify są spoko ogólnie. Splify, jointy, blunty. Dobra, i zobaczmy. Mogę skombajnować opal tylko był w Malphite, bo tutaj tego nie mogę zrobić. Combine Malphite, no to oczywiście, że combine w Malphite. Aha, no. Ale to i tak dostanę wiapę, no człowieku, no. A, to są one-shoty. Shota taką kurwa, zostali zrobieni jak szmaty. Jak ten, jak on się nazywał? Kapitan Durnowatość, pamiętasz go? On Tak. niespodzianeczko, Pamiętam kapitana Uchevena. Ej, ale nie musisz mówić jego niku od razu, co? Nie musisz mówić, że to Hubert Duchowicz. Dobra. O, tutaj jest ten, który obniża armor. To na 100% biorę tego sukinsyna. To jest mocne. To będzie Emerytem mocne. został Auron. Znaczy O. Silver Rock. Tak, silver, silver. Silver na środku, najlepiej z tego rób. Silver. A może nie z tego. No dobra. Nie, no tu mi się wydaje, że będzie miał więcej do napieprzania. Plus ten slow. Aha, no. O, będzie MVP. A jak te żaby rozpierdala w tym miejscu, nie? Pepe, kurde. Rzadki Pepe. Tak rzadki, że aż nie żyje. W ogóle Rzadki mamy Pepe, rank tak. 94, o co chodzi? Czy masz tak dobrze w rankingu rzadkich Pepe? A i gdyby ta gra posługiwała się zasadami logiki, to byśmy po prostu odcięli tych sukinsynów i by nie mogli podejść, nie? Ale musi być ten pewnie jeden kloc ma na odstępu, dobra. Czy mogę coś tutaj No nie wiem, skombajnować? właśnie, jakbym na przykład zrobił tak. A nie działa faktycznie, to ta gra jakiś puffing ma ukryty. No, niestety. Dziękuję. Ale dobra, robię mocniejszy orator, więc coś tutaj wybierz z tych jak możesz. O, ty Patrz, możesz że tego atak Plague speed Warda. aura. Plague Aura 2, Warda. patrz, co się. Ale ja to Plague spoję. Warda możesz lepszego. Kolego, kurwa! Panie Plague. kierowniku! Ale nie kliwa lepiej? A cleave'a możesz ulepszyć? Możesz, ty, no to może cleave. Bo cleave będzie za tak speedem miał synergię, nie? Bo On tu tak będę łapie raczej go. jeszcze grupa mobów na to. O, dobra, zaraz zobaczymy, jak te szmaty przejdą. Czy Gruzdil działa? Działa jak natura chciała. Kurde, atak speed to jest. A pierś, cliff i atak speed buff. Ogólnie slow też moim zdaniem jest dużo znaczący, jak masz takie podwójne przejścia, jak my tutaj robimy, nie? Dobra. Chcę pojeć od razu tą górę, już rób. Czy ja mam Ale zacząć? tutaj zacznę, o tym zacznę. Dobra, Chociaż nie wiem. spoko. Nie, no bo to i tak, wiesz, mi się wydaje, że ma znaczenie. Bo co jest w ogóle channeling na tym skillu, się zastanawiam. To takie jest... Nie wiem. Żebyś channelował swój inner nerdizm. Mojego no. Teraz się zastanawiam, co tu wziąć. W tym narożniku tutaj będziesz coś wybierał, czy nie? O, Myślę, możesz mam. ulepszyć tego, jak się nazywa. A mam na Pierce'a, na Armor, nie, na Armor pisem. Nie, to weź tego, co daje ten. Mocniejsze trucizny. No właśnie. Te miejsce, bo raczej tutaj się Dobra. opłaca. To ja mogę wziąć w sumie. No mi się wydaje, że potrójne atakowanie, bo tutaj będą musieli przechodzić w tom i w tom. Zaraz zobaczymy. Smart robot. Dr. Robotnik. Nie był całkiem smart, bo dostał wiapę. No spoko, ten silver mocno robi grę. Dobra. To dawaj, robimy dalej linię. Dobra. Mogę zrobić tutaj tego mocnego poisona. To ja tutaj już od razu robię poison, bo to jest chyba z tego co pamiętam taki overtime, tak, przez 5 sekund i później dojdzie do tego twojego tutaj ziomka, więc będzie Dobra, nie git. wiem, może atak speed albo split, ale Attack nie speed split, będzie chyba spoko, że bo mam. slow.
Nie, Attack Speed będzie spoko. Mamy tutaj Cleave'a, zajmowanie armora. Zrobił mi się już slow turret na drugi level, więc mogę go chozować. No to będzie... Albo atak. Chyba mi się slow, bo tutaj slow, już, bo już mamy Attack Speed. Dobra, nie, mogą się nie stakować rzeczywiście. Może być tak jak z Vladem na Angel Arenie, nie? No, 90 w dół. Tylko, że to samo Aure ma Silver, nie? Zobacz, Silver ma też 90 w dół. Proszaki lepsze rzuty, czy coś. A nie, latające są? Są chyba? Latające, tak, tak, tak. Ciąg ma, ciąg. Prosiaki, no. Ciusiaki, no. Pretty good. Dobra. Ja mimo wszystko i tak bym zawsze zostawiał jedną przerwę odstępu na wszelki wielki, jakbyś trafił dobrego warda, nie? Bo się przyda, żeby, wiesz, tutaj mamy tu i tu, to żeby gdzieś tutaj na środku też mieć dodatkowego, nie? Bo jeśli będziesz miał tu kamienie, to nie będziesz miał synergii, nie? Dobra, mam Attack Speed. A tu biorę chyba Attack Speed, bo tu naprawdę będzie miał mocny buff. Tak, w tym miejscu, dobra. Combine. Sięga? Sięga, Aura Tour. Tardy. jaki retardy w ogóle, nie? Zobacz tego retarda. Ej, a to jest mój ulepszony kurier w ogóle. Ja go cały czas mam w swoim ekwipunku, z tego co pamiętam. Nie mam go na profilu mimo wszystko. Ty, w ogóle najeżdżam na króla i pokazuj mi Crystal Maiden, nie? Blade of Eternal Rape, Hand of the fucking John Paul II, ale reszta nie. Nie ogarniam tematu trochę. Coś się popsuło. Dobra. Pyk. 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 Kurwa. Pyk. Zobaczmy. Co to w ogóle jest? Bo to jest źle opisane. Dota Tooltip Ability Tower Speed. I o co chodzi z Tower Speed? Bo już mamy Attack Speed. Jak klikasz na statę, to masz szybciej strzelę. Ale Attack już mamy Speed, ten Aurę, więc to nie miałoby sensu. Ale jest Attack Speed plus 30 Nearby. No na nas to nie działa, nie? Więc no nie wiem. Mam nadzieję, że Armor Piercing się będzie skalować. Armor Piercing... Nie, Armor Piercing się stakuje, bo to jest debuff, który mam. To mam dwa, tutaj level 2. Też może nie wiem, czy się stakuje, ale na pewno przedłuży tego buffa. Z tego jednego do drugiego. Bo wiem, że jak masz dwa różne, masz dwa i jeden, to na pewno się stakują, bo to są dwa różne buffy. No, raczej debuffy, ale... koncept ten sam, nie? Jak na razie działa to zdecydowanie lepiej, niż byśmy grali z tymi siusiaka randomami, nie? Dobra, pyk. Nie wiem, tutaj dać kolejnego, tak jakbyśmy robili drugi tunel dla tych siusiaków, żeby mieli tu iść. Ten robić, no. Czy ja cały czas mogę tu postawić i może się trafić coś dobrego, nie? Ale zostawiam to na wszelki wielki. Po prostu chciałbym postawić... What, co? Dobra, mogę zrobić malfight. Jak chcesz już chcesz dobrego stać, to przy środku bardziej. No właśnie staram się robić tak, żeby mógł strzelać z każdej strony, jak będą szmaty przechodziły, nie? No dobra, nie wiem, no zobaczymy. Masz tutaj co jakiś mocny kombajn? Nie masz. Rutę mam. Poison drugi? Nie, no spoko w sumie. A są te Riki. Fade delay. Riki fades into the shadows, becoming invisible. Serio, to jest Riki? Podejrzane. Riki narkotyki. Więc zapomniałeś, że to nie jest Riki, tylko Wet Boy? Boy of Wet. On po prostu za dużo ćpał i ma deader. Wet Boy nie ma targetów, zapomniałeś chyba. A Trickster co ma? Wet Boy. Trickster to w ogóle porażka. Dobra, o, mam zajebisty Tate Gem slowujący, ale zobacz, czegoś lepszego nie mogę zrobić. Nie, no to slow. W tym miejscu slow akurat się przyda przy tych potrójnych tych. Dobra, mam tylko Cleave'a, ulepszę to ulepszę. Nie mam za dużo możliwości. 40% damage. Niesensownie. Zaraz zobaczymy, czy ten armor reduction slow tutaj działa. Z 582, a normalnie mają ile speeda? 672. Nie, no to robi różnicę. No jest wysoko. I patrz, dzięki tym slowom tutaj pewnie Cleave by wchodził konkretnie. Ale poradziliśmy sobie z tą falą lepiej niż ostatnio, nie? Ten poprzedni materiał to był jakiś solony w żyłach. No. Pretty fucking good. Wiesz co, może róbmy podwójne wałki, mi się wydaje, bo dzięki podwójnym wałkom możemy stakować lepiej aury, mi się wydaje. W tym miejscu w każdym razie, żebyśmy taki podwójny pasek nie, bo właśnie w jednym miejscu bardziej to pomit i tak dalej, robię taką grubą. Dobra, po prostu zrobię tu,
naprzeciw ciebie, nie? I zobaczymy, może podejdzie jakiś Malphite, Malahite albo coś tego typu. No, splita, może splita zostawię. Mam tutaj dwie dobre opcje, mi się wydaje. Albo Poison, albo Cleave. Co tutaj mamy takiego? Już mamy. Tylko, że byś Cleave. Musiał źle robić, bo byś musiał rzucić tak z jedną czy dwie tutaj, na środek, a resztę gdzieś indziej, bo to się cegły robią. Ale nie, no wiem, ale tutaj patrz, w tym miejscu będziemy mogli. Teraz zobaczymy zresztą, jak to wyjdzie z tym dogiem. Ten dogo i tak pewnie nas rozwali, bo mi się wydaje, że więcej graczy byłoby mimo wszystko potrzebnych, żeby tego ten, no to wciągnąć, tak. No ale... może. I zobaczymy. Jak straci pół HP na wejście i na wyjście, to... O nie, to i tak nie ma. To i tak by nic nie dało, on był pierwszy w kulach. Chociaż te slowy dobrze go tam trzymają, nie? Ale mi się wydaje, że on i tak przejdzie na spokojnie, z palcem w dupie. No jest pół HP, ale on tutaj nie będzie też wracał do tego miejsca, nie? To jest problem. Dobrze. No i teraz już sobie pobiegnie na skrót i siusiek. A mam 400 przedgoda, więc nie wiem, może leczę. Ja też mogę rzucić healing. Aha, bo to jest wspólny geld. Uleczyłem aż piątkę. Max healing 5. Wow. Dobra, ja bym mimo wszystko jechał w tę stronę. Zobaczmy, czy jakieś dobre dżemy podejdą. Splity 2. Okej. Okay. Teraz kolejne, gdzie byśmy tutaj budowali jakieś ścianki. Gdzieś tu, żeby przy ścianie leciały szmaty. Zobacz. Combine and conquer. Nie no, tutaj mogę zrobić dobrego kombajna, mi się wydaje, w tym miejscu. Dobra, niech będzie. Hairy sheep. Hairy pta. A ładny zasięg ma Silver, mi się to podoba, że on tak klepie mocno, nie? Nawet jeszcze nie podeszli, a on trafia tutaj w tę linię. To jest pretty good, man. Nie, to ta runda w ogóle nie jest zmartwieniem, bo one na pewno nie wrócą, się prędzej obsrają. Klamkę z drugiej strony pocałują, niż to zrobią, nie? Nie ma co gadać. Harry Potter. Małego masz fiuta. Ja jestem Draco Malfoy. Pragnę twojej śmierci, kurwa. Dobra, mamy trzeci poziom i to nam daje... Ty widziałeś, jaki mamy w ogóle zajebisty talent tree? O, wybrałem chętnie name 1, ale ten name 5... Nie, name 2 mi się wydaje być lepszy. Na pierwszym tym. Później... Uwaga, dasz name 1 nie handlów. No co ty, name 2, name 3, później robisz name 6 i name 8. Ale zobacz, co ci daje name 1, kurwa, daje ci siusiaka małego. No to ja nie wiem, czy chcę mieć małego. Ja kurwa ale nie jak wiem. Masz małego siusiaka, to cię kurwa nie, ten, Shrek nie dowali. No tak, no Shrek cię kurwa nie dowali, na pewno. Dobra, zobaczmy. Lubię tylko dzieci z dużymi siusiakami. Shrek lubi dzieci z dużymi siusiakami. Warto zanotować. Armor piersi, tak. Zobaczmy, czy Pierce da radę brosną. A, no tak, teraz te szmaty będą lazły górą. To gorzej troszkę. Byśmy musieli tutaj podciągnąć murek do góry. Fani alpaka w ogóle. Są fany? Nie sądzę. Ty, one mają pasywkę disarm. O cholerę chodzi. Są postacie... Ale są postacie, które mogą kogoś klikać może? I don't know. I know, man. Nie no, ale w porównaniu z tym, co było poprzednio, to jest lepiej. No jest wysoko, moim zdaniem. Sprawniej to idzie. To wiem. Może te nasze taktyki później się komuś przydadzą i zaczną kukować w podobny. To jest Games. Taktyki budy w rządku to jest... ...niesamowicie odkrywcze i nowoczesne. Nie mogę się ruszyć coś wagą. Nie no, ruszasz się u mnie. Dobra, więc tak, ja bym zaczął ogólnie starać się robić przy tych szmatach ścianę, żeby one nie mogły sobie tak skracać, więc tutaj bym coś takiego zrobił, bo i tak będę tędy przechodzić. Zobaczmy na przykład tutaj, może jakieś dwa dobre warty się trafią. Ora się trafiła,
ale czy miałaby do kogo sięgać? To i to. A tutaj? Nie, to Ora weźmie drugiego poziomu, mi się wydaje. No, będzie sięgało to. Aura 3. Aura 3 dostaje i to też dostaje Aurę 3. To niestety nie. No dobra. A nie, dostaje Aurę 3, przepraszam. To jest mimo wszystko good. Dobra, no i świńskie królewny. Zobaczmy. Może są rzeczywiście jakieś dobre taktyki na to, jakie na przykład należy brać te wardy. Żeby na przykład specjalnie kontrować tych sfeli. Nie, może taktyki na granie z normalnym ludźmi, którzy się nie podnieca czymś, po czym wychodzi, żeby oni co masz takie. Nie wiem, no może się trafią rzeczywiście, no ale... Ale wiesz, granie z randomami polega też na tym, że te sfele mogą się obrazić i ci postawić gdzieś specjalnie klockę, żeby ci popsuć humor, nie? Tak jak w Killing Floorze. Gramy sobie we dwóch, jest spoko. Przychodzi czterech kuków i nagle muszę solować 200 zedów do końca. A i tak ostatecznie kończy się wszystko fiaskiem. Ale mimo wszystko to przeżyjemy. W porównaniu z tym, co było poprzednio, one drugiego powrotu nie zrobią. Choćbyś skały srały, już to mówię po raz kolejny, bo jest sporo stone'ów. Wow, mogę spektyktować stone'a. Wow, fajny ten kamień. Jakby te skały zaczęły srać, to było całkiem dobrze. Nie sądzę, kurwa, nie sądzę. Te skały? Nie sądzę. Nie chciałbyś, żeby skały srały. Dobra, jest Games. Dobra, to ja podciągnę. Okej, okay. Czy chcemy odizolować tutaj ten teren? Bo jakbyśmy to zrobili, to i tak musieliby się wtedy tędy wracać, nie? To nie byłoby takie złe, mi się wydaje. Tylko zostawiłbym miejsce tutaj na jednego jeszcze warda, nie? Jak do następnej tej. Nawet jakby tędy zaczęli lecieć. Combine Acid Petal. What? Co tutaj jest? What? Ej, zrobiłem coś dobrego, Anon. Zrobiłem coś naprawdę mocnego. To jest minus 16 do armora dla tych kuków. Nie wiem, jak na to wpadłem, ale to działa. Jak ja to zrobiłem? No, te grube świnie są całkiem twarde. No są, to prawda. Bulldogi, to są pudrze małe. Nie, no właśnie, jak ty to zrobiłeś? Nie wiem. Po prostu zrobiłem to. Nie wiem, na materiale sobie później zobaczę, jak to zrobiłem. Będziemy mogli to przestudiować i użyć na przykład w przyszłości. Brzmi sensownie. Chyba. Żeby zostać skokowany w przyszłości. Nie, w przyszłości raczej nie dostaniemy takiego hardego kuka, jak to, co tu się dzieje. Ej, nie, i tak chyba tędy nie pójdą, nie? No, niestety. A fajnie by było, jakby znowu weszły w ten acid trap. Możesz zakręcić tutaj, by łaziły. No, tak trzeba będzie zrobić. Kurde, oni sobie przelecą. No. To jest najgorsze. Tyle HP zostało tym świeżakom jebanym. Tak byśmy ich zniszczyli. Świeżaki nas zniszczą, nie. Baum. Ej, może... Nie. Raczej zdechniemy. To jest najgorsze, jak widzisz spore ilości takich na low HP, nie? Przeżyliśmy. No przeżyliśmy, ale no to co to jest za wygrana? Tak czujesz to piętno. Piętno ssania chuuuja. Dobra, więc to jest załatane mimo wszystko. Pyk. 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 Armor pierce. Dajmy to. Jest na lepszy pierce. Lepszy pierce w tej okolicy. Brzmi sensownie. Lepszy bir za memów. Bir za memów ogólnie najważniejsze rzeczy chyba spotka w życiu. Dobra, let's go. Oni sobie idą tu. Może dobrze było tutaj zrobić taki walec, żeby... Walec? Walec 7? Nie, walec nie. Gem the dead, Jan Magidowfly. O, chłopie. Uwaliliśmy to na długą. Człowieku, jesteśmy tak kurna martwi. O mała mo, Sindeiru. Nie, to jest bardzo... To jest skalowanie się.
Nani? Bum, 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 bum. Serio? Czuję źle, człowiek. Level 14, 120 kills i ileś tam sekund. Ja tam potrafię powiedzieć, że to było 20 minut i 2 sekundy, no ale... Chyba, żebyśmy się zrobili... Nad taktyką. Ale co, taką taktyką jak Birza Memow, czy coś innego? Nie, że uwalić na przykład na środku same działka w jednym miejscu i chuzować, a resztę robić kamieniem. A rozumiem, czyli chcesz po prostu resztę wykamieniować jako taką ścieżkę, którędy będę podążać, a jak w środek wejdą, to dostałem taki hardy kuk. Tak. To będą tam slowy, te armor reduction i... Brzmi sensownie, ale w długiej fazie, jak są na przykład te latające cwele, to trochę może mało dać. Jak przez środek i tak po drodze przyjdą te No dobra, no można spróbować. Nie tak, że to się coś złego stanie. Bo to jest tym bardziej lepsze na te cwele, bo jak masz linię, to te latające cwele miną większość, wiesz. No powinny. Mi tu nie grało. Nie pamiętam co. Może coś z tym Wet Boyem, którym jest Ricky, nie wiem. Ciężkie tematy. Może to Wet Boy jest Ricky, nie Ricky z Wet Boy? Nie no, przecież dobrze wiesz, jaka jest różnica między asasynami a Wet Boyami. To jest dokładnie taka sama różnica jak między godziną 21.38 a 21.37 jako długość materiału.